Zebra głosymetrii. Niemcy utrudniają ekshumację polskich ofiar obozów koncentracyjnych. Szczegóły w naszym dzienniku. Diagnoza dla rodziców. Nanotechnologia skutecznie leczy niepłodność. W naszym dzienniku rozmowa z doktor nauk medycznych Aleksandrą Marią Kicińską. Młoda armia nie składa broni. Dwa wyroki za niezłomność i wierność ideałom. O Aleksandrze Markowskim pisze Jacek Karczewski. Zielono na talerzu. Sprawdzone przepisy siostry Teresy. Kulinaria w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Ale przede wszystkim jest to krystalizacja elit, to znaczy poprzez media filtrują się ci najbardziej aktywni. Zachowanie polskiej tożsamości, zachowanie języka, ale też przekaz. To jest niesłychanie ważne, żeby obok zdolności, świadomości językowej przekazać też pewną kwaterną kwantum tradycji, doświadczenia historycznego, samoświadomości, która kształtuje poczucie polskiej narodowości. Z naszego doświadczenia praktyków pomocy i wsparcia dla mediów, jeden egzemplarz gazety jest czytany przez kilka osób, a bywa, przez kilkanaście. Im mniejsze periody, tym większą, przez większą liczbę rąk przechodzi, zanim zostaje ostatecznie ułożony na półkę. I w związku z tym można mówić mniej więcej, że właściwie większość populacji Polaków na wschodzie ma kontakt z polskimi mediami. Na istotną rolę w kształtowaniu polskości poza granicami kraju zwraca uwagę profesor Jan Żarek, senator Prawa i Sprawiedliwości oraz członek Komisji Łączności. Wskazuje, że wybory beneficjentów z programu wsparcia dokonywano w oparciu o jasne kryteria. Zresztą podobne, które mówił towarzysz Reinhard Marx, kardynał Reinhard Marx, arcybiskup Monachium w tym
tym samym stylu, także w studiu jest ze mną Piotr Podorzewski. Dzień dobry. Niedawno odwiedziłeś Synagogę Wołyńską w powiecie żytomierskim. Czy to jest miasto z dużą polską mniejszością? Jak to współpracujemy aktywnie z Instytutem Politologii Uniwersytetu Opolskiego.
I moje dzieciaki, moje uczniowie dostają się tam na literaturę, na stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, służby mundurowe. Często rodzice mnie pytają, no i co, wrócą do tej kolorii, jeśli tu będą robić się. Mówię, no jest tam. Jak przyjadą, to po 5 latach służb będą wiedzieli, że żadnych pracuje, co w niedzielnicy. Przyjadą i mam nadzieję, że zmieniają się całkiem dobrze nasze państwo europejskie. Mają się tam niedobrze odbadać radykalne służby w Polsce, jak system na zachodzie, w ten Polsce, przyjeżdżają tutaj i są rzeczywiście zmieniają to, prawdę człowieka. Ja nie wiem, czy to prawo, którzy zmieniają, ludzie, ale na pewno zmieniają się sami. I nawet się zmieniają. Współpracujemy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie, robimy takie różnego rodzaju wyjazdy edukacyjne dla dzieci. Szczerze mówiąc, ta praca bardziej polega właśnie z pracą z dziećmi. Kościół daje Państwu wsparcie w tym utrzymaniu. Mamy dwa kościoły. Jestem parafianką, parafii jest tam jest prosto przedszkole, też mówimy o różnym przejściu, wspólny projekt. Ta druga parafia jest tam, co wiem, że bardziej z chłopakiem, wiem, że stowarzyszeniem, więc dużo nie powiem. Wiem, że tam sestra Maria uczy języka polskiego, są tak samo mszy święte w języku polskim. To była szkoda wszystkim, to Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Światowego imienia Juliana Lubińskiego w Nowogrodzie Wołyńskim. Myśmy jeszcze rozmawiali z poza nagraniem oficjalnym, no także o innych działaniach, które prowadzi Stowarzyszenie Kulturalno. Nie tylko skupiamy na mniejszości polskiej, która mieszka w Nowogrodzie Wołyńskim, ale także na przykład pomaga wolontariuszom, którzy z kolei pomagają ukraińskiej armii walczącej na wschodzie, dlatego że jest to miasto także, gdzie stacjonują ukraińskie wojska i wiadomo, że tam także służy wiele osób, które mają się w polskiej wojsku. Piotr Pogorzelski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Polacy raczej i jeszcze pozostajemy na Ukrainie. Teraz rozmowa z przedstawicielką najmłodszego pokolenia Polaków żyjących w Użgorodzie na Zakarpaciu z Mariną Drachu z Towarzystwa Polskiej Kultury na Zakarpaciu rozmawia Iwona Pietek. Pan Polak leży na granicy z Węgrami i ze Słowacją, dlatego wszyscy myślą, że właśnie większość pochodzi z Węgier albo ze Słowacji, ale tym niemniej mieszka tam też dużo Polaków. Jak wygląda to życie społeczności polskiej? Mamy siedzibę Towarzystwa Wielkiego, ale ci członkowie towarzystwa są z całego Zakarpacia, więc nie zawsze się widzimy, ale na jakieś takie ogólne spotkania to większość przyjeżdża i myślę, że są tacy po prostu aktywni uczestnicy, członkowie, którzy przyjeżdżają na wszystkie spotkania. Głównie spotykamy się oczywiście w Wigilię na spotkaniu okładkowym 11 listopada, oczywiście na Dzień Niepodległości Polski, 3 maja, na Dzień Konstytucji, na Dzień Flagi i też na Wielką Noc. Teraz też mamy spotkania filmowe, czyli Kinoklub Polski, gdzie w siedzibie towarzystwa oglądamy filmy polskie, różne, między innymi filmy Wajdy. Cieszę się po prezentacji, te projekty zainteresowanie ludzi. Oczywiście nie przychodzi 50 osób na te filmy, ale przychodzą oczywiście, przychodzą osoby, które chcą podtrzymywać tę więź i po prostu mają możliwość, bo czasem to jest też niepotrzebnie, więc trzeba też czas na to wygospodarować. Jaki jest rodowód Polaków w Użgorodzie na Zakarpaciu? Właśnie zazwyczaj to są Polacy, którzy przeprowadzili się na przykład z obwodu żytomierskiego, z lwowskiego i z całej Ukrainy po prostu. I teraz mieszkają na Zakarpaciu. Pani jest takim przykładem? Tak, też jestem właśnie z obwodu
Wójta Piotrowskiego. Mój tata pracował w policji i właśnie został skierowany na Zakarpacie i dlatego przeprowadziliśmy się w całą rodzinę. No i jak się tam żyje? Zakarpacie jest bardzo miłym, przyjaznym krajem, gdzie po prostu możliwe jest to, że Zakarpacie graniczy z wieloma państwami, dlatego ludzie odnoszą się bardzo lojalnie do cudzoziemców i w ogóle do wszystkich. Zapytałam, jak tam jest, jak to są ludzie, chociaż miałam okazję poznać mieszkańców Zakarpacia i stwierdziłam, że to też mają specjalną taką mentalność. Rzeczywiście bardzo otwarci, radośni, dobrze się odnoszących do obcych i nie stwarzający barier. Tak jest właśnie. Kiedyś moja przyjaciółka, z którą poznałyśmy się na studiu, a to ona jest z Białorusi, i kiedy przyszłyśmy na pocztę, żeby zadzwonić do jej mamy, ona bardzo się martwiła, mówiła, że może po ukraińsku, bo nie chce mówić po rosyjsku, bo może nie będą mnie rozumieć, albo nie będą chcieli ze mną rozmawiać, bo mówię po rosyjsku. I kiedy stałyśmy w kolejce, to ta pani z poczty rozmawiała i po słowacku, i po węgiersku, i po ukraińsku. No i właśnie kiedy przyjaciółka to usłyszała, to już się nie bała mówić po rosyjsku. Jak się żyje, kiedy się ma świadomość, że ma się lepsze geny polskie? Szczerze mówiąc, ja mam ścisły kontakt z Polską, dlatego że studiowałam w Polsce i teraz mam tam przyjaciół, znajomych i dość często jeżdżę do Polski, więc możliwie nie czuję aż tak bardzo odległości właśnie, ale myślę, że właśnie takie towarzystwa, jak to Towarzystwo Kultury Polskiej pomaga ludziom, którzy nie mają możliwości. Teraz mamy łatwiej, bo teraz mamy ten tak zwany bezwiz, tak, że możemy wyjechać, kiedy ma się paszport biometryczny, ale wcześniej potrzebowaliśmy wizy i niektórzy po prostu musieli zrobić sobie jakieś dokumenty i tak dalej, czyli była taka duża bariera. No to teraz już jest dużo łatwiej, ale myślę, że właśnie takie towarzystwa pomagają ludziom poczuć tę bliskość tak, ze swoją ojczyzną. Pierwsza myśl, pierwsza emocja, kiedy pani postawiła swoją nogę po raz pierwszy na polskiej ziemi. Nawet nie wiem, co powiedzieć. No to było bardzo przeżycie takie, nie można tego określić słowami po prostu. To było bardzo emocjonalne, bardzo mocne. Jeszcze pytanie o starsze osoby, o nestorów czy seniorów, dzięki którym pewnie też ta polskość tam przetrwała. Jak żyją najstarsi? No seniorom naprawdę jest trudno na Ukrainie pod względem finansowym, powiedziałabym, bo emerytury nie są wysokie, a opłaty za media są czasem nawet wyższe niż mają emeryturę. To jak ludzie sobie radzą? Szczerze mówiąc, sama zadaję sobie zawsze to pytanie, jak oni sobie radzą. Po prostu myślę, no tak jak jest u mnie w rodzinie, to po prostu młodsi pomagają starszym. I myślę, że tak jest. I w naszym towarzystwie też była taka sytuacja, kiedy starsi po prostu nie mieli dzieci i była dość trudna sytuacja finansowa i też pomagaliśmy po prostu członkowie towarzystwa, pomagali tym, co mogli. Pani studiowała w Polsce i wróciła na Ukrainę, wróciła do zgodu. To jest decyzja, taka jest na długo, na zawsze. Szczerze mówiąc, kiedyś myślałam, że to jest na zawsze. Diabeł diabła z walca, wiesz, ten marksizm kościoła prawdziwego, nie z walca, ale wiesz, błędne nauki, błędne poglądy, pijak pijaka, wiarę diabła z walca, konkurencja zwykła.